Witam wszystkich bardzo serdecznie. Duel Masters Fanatyk z tej strony po długiej przerwie. Zapraszam wszystkich na profil deku, który zobaczycie za chwilę. Także witam was ponownie. To jest cały dek. Także spróbujemy sprecyzować, co jest dokładnie i jaka karta poszczególna odpowiada za rolę deku. Ok. Także Deadly Fighter Bladecraft, one drop za jedną manę musi atakować. Bardzo agresywny start. No to jest taki jakby agro rush deck, także jeśli tu się gra do trzech dropy, to są, no do trzech dropy, no. Do trzech man takie karty, które możemy wzywać po prostu z łapy, no to z pewnością w ogniu musi się znaleźć. Dlatego dochodzi Kamikaze Chainsaw Warrior, który głównie będziemy chcieli, żeby wyszedł z tarczy, raczej z łapy nie będę chciał go kastować, chyba że od razu go na manę położę. No czyli po prostu gówniany stworek z tysiakiem mocy, ale wychodzi z shielda. Do tego dochodzą potem po dwa Brawler Zillery oraz Titan Getty. Niestety nie zagrywam tutaj tym Baronem Worgiem, bo są bloki typu Sarius, jakieś, nie wiem, też ciemności, The Brain Eatery, takie te gówniane z pierwszego setu za dwie many 2000, które po prostu no, by się stradeowały z Worgiem, ale a Sarius tym bardziej no, będzie blokował tego Worga, no, dlatego jest najsłabszym, mi się takim dwa dropem z ognia. Potem dochodzi szaleństwo, czyli totalne rozwalanie sobie tarcz, czyli Volcanic Arrows. Niszczymy stwora do 6000 lub mniej i kładziemy po prostu kartę. Muszę wyrzucić sobie ze słownika ten zwrot po prostu z masakra. No, to jest tragedia. Okej, okay. Niszczymy sobie tarczę i dodatkowym kosztem, żeby zniszczyć stwora do 6000 lub mniej, to jest poświęcenie sobie tarczy. I ona idzie po prostu nie do naszej ręki, no po prostu, tylko na cmentarz. No tak, to jest szaleństwo. Niszczymy sobie tarczę, ale gramy w tempo, tak? Czyli musimy typowe takie cele, nie wiem, Tajimala zniszczyć, no. A niczym tu się po prostu nie przebijemy, no, niczym się nie przebijemy. Jeśli mamy takie właśnie słabe stworki ze słabą mocą typu Zillery, Kamikadze. No i tak zobaczycie jeszcze jako, także będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Tak, Volcanic Arrows. Następnym jest Rikabu Dismantler, Speed Attacker za 3000. Chętnie właśnie widzicie, to są tylko dwa magnusy w tym deku. No niestety sprzedałem wszystkie karty w dekach moich. Jeśli miałbym więcej magnusy, z pewnością bym grał 4. 4 magnusy, 2 mantlery by były w takiej skali. Ale to są po prostu no. Jest to co jest i jedziemy do przodu. Tak. Po prostu. Rikabu, no solidny speed attacker. No solidny, no najgorszy, co tu gadać dużo, ale. No jest jak jest, no gramy tym, czy mamy. No Magnus, genialna karta, speed attacker wraca do ręki, czyli po prostu nie tracimy card advantage, czyli. Zalety po prostu, że tracimy sobie kartę w ręce, zawsze wróci nam Magnus do ręki, dzięki niemu będziemy mogli tu starcze. Co tu już gadać, no Magnus, no. Elo. Okej, okay, kolejną kartą jest Emerald. Tylko dwa Emerale w tym deku grają. No z pewnością większa ilość sztuk jest zbędna. Bo jak mówiłem, mamy tutaj gety silniejsze, właśnie takie stworki za dwie many, które mogą dobrze tłuc przeciwnika. Emerald. Podkładamy sobie tarczę, jaką chcemy. Znaczy kartę z ręki na tarczę, no i tą tarczę bierzemy do ręki. No i tu mamy sporo shield triggerów, dlatego jest genialny. I to jest 40-kartowy deck, dlatego no nie chcę tutaj być flooded, mieć typowego flooda z emeralami. Spiralgate, 3 Spiralgate, jak mówiłem, gramy w tempo, czyli za 2 many. Tutaj w tym deku do 4 man będziemy wystawiać karty, czyli 4 many to jest taki max. Chyba że, no nie wiem, co tam będzie nam dochodzić, jakby będziemy top deczyć chyba fightery, deadly fight breaklawy w late game. Okej. Okay. Czyli Aqua Holcus, no co tu dużo gadać, Aqua Holcus to jest dla mnie najlepsza karta w tej grze. Typowa gra w tempo, dobieramy kartę, czy nie tracimy card advantage, totalnie, no dobre ciało za 3 many 2000.
Co tu dużo chcieć więcej? No Aqua Hulk nie mówi sam za siebie. Potem jak w typowej wodzie, Energy Stream, strumień energii, tylko dwa w deku. Mogłem grać trzema, ale tutaj dodałem Submarine Project, bo możemy potrzebować czegoś właśnie, jak mówiłem, w late game'ie. Poszukać z deku właśnie Vulcanic Aeros, bo jest ich aż 4 i właśnie rzucić na typowego treta, nie wiem, jakiegoś silnego blokera, no i po prostu go zniszczyć, żeby ułatwić sobie nam drogę do zwycięstwa takimi małymi główienkami typu Breakdown. Do tego dochodzi jeden Aqua Jolter jako Shield Trigger, otherwise go kładziemy na manę, czyli nic wielkiego. Potem dochodzi Hunter Cluster. Hunter Cluster jest ze względu tylko na to w deku, żeby wychodził nam starszy. No tak samo mówiłem, gramy do 3, ma góra 4, ale jego mniej się po prostu wystawiać, no bo po prostu my gramy w tempo, ja nie mam właśnie blokować stworów, tylko zagrywać agresywnie. Oraz Aqua Surf, tak, 6 man, wiem, 6 man, ale Aqua Surfer jest tu ze względu na nasze Shield Triggery. Na Shield Triggery oraz Triggera jest Emerala. Także gramy w tempo, szybko odsyłamy coś do łapy, jak przeciwnik będzie też chciał zagrać agresywnie. Myślałem o tym, że jeszcze jednej rzeczy, żeby może dodać do tego właśnie, chciałem do tego deku dodać 4 aquagardy, ale no to mogę, nie wiem, jeśli będziemy się bawić takie coś jak sideboard, coś takiego, nie wiem, 5 kart dodatkowych poza grą, nie wiem, po jednym meczu sobie zmienimy coś takiego, bo no nie wiem, no w niektórych matchupach to po prostu nie ma sensu, tak? Jakbym niestety nie mogę wpaść na konkretny przykład. Jaki to byłby dobry przykład? O na przykład, jeśli grałbym też z deckiem Rush, no i po prostu nie mam żadnego blokera, no to chętnie bym po takim meczu wsadził takie 4 aquagardy zamiast nie wiem, zamiast Deadly Breakthrough. No, akurat tu by było świetny replacement i także szybki zrobię reverse z całego deku, że mam pokazać wszystko. Cik. Jakieś osobne myśli, subiektywne opinie z waszej strony chętnie wysłucham. Także sorry, że byłem takim fiutem i nie nagrywałem tyle czasu, bardzo was to przepraszam. Z pewnością tutaj właśnie będziemy mieli spotkanie teraz z Krzychem. Także Krzysiu już jest zacież. Pewnie się będziemy tłuc cały dzień w DM-a i sporo pojedynków się też nagra. Jakieś vlogi, co lubię najbardziej, także serdecznie pozdrawiam Duel Masters Fanatyk! Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się deck spodobał. Jakieś sugestie co do deku, także zapraszam w komentarzach. Z pewnością znajdzie się teraz więcej filmików, jakieś vlogi, mecze, subiektywne opinie co do kart. Także fuck magic, DM for life. Yeah.